Dzień dobry, mili. No dzisiaj wyjątkowo nie na krótki rękaw, bo jest 1 listopada. Zapalmy świeczkę ku pamięci, ku czci Polakom pomordowanym przez banderowców. Mili, zapalmy tę świeczkę tym malutkim dzieciom, tym jeszcze nienarodzonym w łonie matki, tym oseskom, noworodkom, niemowlakom. W jaki sposób byli mordowani? Przeczytam wam w swojej książce, natomiast wybaczcie, nie wziąłem dzisiaj okularów. O różnych rzeczach czytałem, ale banderowcy to szczególna horda bandytów. Potrafili zwyczajnie człowieka oskalpować, wyrżnąć nożem na czole polskiego orła, wyłupać oczy, wsadzić ostry przedmiot jednym uchem, aby wyszedł drugim. No to tu jeszcze muszę dodać, że potrafili ten drut, ostry przedmiot, drut w ognisku rozszerzyć i właśnie przez jedno ucho wsadzali, a drugim uchem ten drut rozżarzony wychodził. Obcinali nosy, wargi, języki. Rozłupywali siekierą głowy na pół. Miażdżyli głowy w imadłach. Dziurawili czaszki. Obierali ludzi ze skóry, a potem smarowali te miejsca atramentem i wylewali na te rany ukrop. Obcinali kobietom piersi i posypywali rany solą. Wieszali na drzewie kobiety do góry nogami i znęcali się nad nimi przez odcięcie piersi i języka, rozcięcie brzucha i wybranie oczu oraz odcinanie nożami kawałków ciała. Kastrowali mężczyzn, przecinali ludzi na pół piłą, wbijali bagnety w brzuchy ciężarnych kobiet, wyciągali na zewnątrz jelita, rozcinali brzuchy ciężarnym kobietom, a w miejsce płodu wkładali koty i zaszywali brzuch. Rozcinali brzuchy i wlewali tam wrzątek. Albo wrzucali kamienie. Brzemiennym kobietom po rozcięciu brzucha wrzucali też tam tłuczone szkło. Wyrywali żyły. Kobietom waginy wkładali rozżarzony metal, szyszki, zaostrzone kołki, które pchali aż do gardła. Rozcinali kobiety od waginy aż po szyję. Wieszali ofiary za wnętrzności. Wkładali do waginy i do odbytu butelki, po czym je rozbijali. Rozcinali brzuch i wkładali weń jedzenie, po czym puszczali wygłodniałe świnie, które wyrywały i zjadały wnętrzności. Odrąbywali ręce, nogi, bądź piłowali piłą. Wysypywali na ciało rozżarzony węgiel, krzyżowali na krzyżu, przybijali ręce i nogi do stołów i podłóg. Ćwiartowali, przybijali język małego dziecka do stołu, które później na nim wisiało. Kroili dzieci na kawałki, które potem rozrzucali. Rozpruwali dzieciom brzuchy, przybijali bagnetem dzieci do stołu, wieszali dzieci płci męskiej za genitalia na klamce. Łamali dzieciom stawy rąk i nóg. Wrzucali żywe dzieci do studni. Wrzucali żywe dzieci w płomienie ognia. Rozbijali noworodkom głowy poprzez wzięcie ich za nóżki i uderzenie o mur lub inny twardy przedmiot. Wbijali dzieci na pal. Przybijali gwoździami do drzwi. Nabijali dzieci na widły, by potem je piec na ognisku. Odrąbywali kawałki ludzi i piekli je na ognisku. Wrzucali dorosłego w płomienie ogniska na polanie leśnej, wokół którego ukraińskie dziewczęta śpiewały i tańczyły przy dźwiękach harmonii. Może przy czerwonej kalinie, to co właśnie śpiewają w kościołach i też w Dniu Muzyki Ukraińskiej.
Wlekli po ulicy matkę z trojgiem dzieci przywiązanych do wozu o zaprzęgu konnym w ten sposób, że jedną nogę matki przywiązano łańcuchem do wozu, a do drugiej nogi matki jedną nogę najstarszego dziecka, a do drugiej nogi najstarszego dziecka przywiązano nogę młodszego dziecka, a do drugiej nogi młodszego dziecka przywiązano nogę dziecka najmłodszego. Rozrywali ludzi końmi, oblewali naftą i podpalali. To tylko nieliczne okrutności wymienione spośród okrutności. Pisać o tym jest trudno i ciężko, wyobrazić sobie jest jeszcze trudniej. Ale nie mogę sobie wyobrazić, że pan premier czy pan minister nie zagrzmiał po następujących słowach rzecznika z Majdanu. Wołyń to brednia. Dokładnie śledziłem historię OUN i wiem, że to po prostu nieprawda. Owszem, Bandera zalecał stosowanie radykalnych metod, ale przecież z okupantem należy walczyć wszystkimi metodami. Tym bardziej, kiedy ten okupant nie chce opuścić twojej ziemi. Powiedział jeszcze, rozumiem, w czym rzecz, ale my jesteśmy banderowcami i z powodów taktycznych nie możemy się wyrzec naszych przekonań. Teraz ja. Co można powiedzieć po takich słowach? Chyba tylko, że głupków się nie słucha i głupcom się nie odpowiada. Polska to była okupant Ukrainy, której jeszcze nie było? Kretynie. Podobne debilne słowa powiedział Donald Tusk. Kłamią ci, którzy twierdzą, że patriotą jest tylko ten, kto najgłośniej wykrzyczy swoje oburzenie. Według definicji ONZ w kwestii ludobójstwa Ukraińcy mogliby nazwać tak akcję Wisła. Donaldzie Tusku. Akcja Wisła. To była akcja, która wyalienowała tych okrutników z naszych ziem. 10% Polaków przy tym ucierpiało, bo UBECJA, czy tam KBW, czy te różne służby, wojsko i tak dalej, no to w dupie miało Polaków. Także przy akcji Wisła około 10% Polaków też zostało wywalonych z własnej ziemi, z własnych gospodarstw, z własnego majątku. Ale skończyły się to ludobójstwo. W taki oto sposób Donald Tusk upamiętnił martyrologię i holokaust setek tysięcy ludzi. Porównanie przez Tuska rozcinanych brzuchów u ciężarnych kobiet, wyjmowanie noworodka, nabijanie go na widły i pieczenie nad ogniskiem w porównaniu z wygnaniem i przesiedleniem band UPA i kolaborującej z nimi ludności z terenów Polski jest, delikatnie mówiąc, skrajnym. UPA to nie tylko zorganizowane i wyszkolone oddziały bandziorów, tym bandom w okrutnych, masowych mordach pomagała ludność cywilna, niejednokrotnie całe wsie, mężczyźni, kobiety i dzieci, z siekierami, widłami, a nawet bronią palną. Ciekawe, jakby czuł się taki historyk Tusk, bo wiecie, że on ma wykształcenie historyczne. Ciekawe, jakby czuł się taki, gdyby jego żonie rozcięto brzuch, wyjęto jego dziecko, nabito na nóż i upieczono na ich oczach. Potem posadzono by go ledwie dychającego z żoną przy stole, podparto by im brody kijami, a do jedzenia podano by upieczone ich dziecko. Czy nadal nie byłoby to ludobójstwem? Tusk może się pochwalić wspaniałymi osiągnięciami, jakim jest współpraca przy tworzeniu klozetowej książki pod tytułem Dzieje, Brus i okolicy, w której znajdziemy masę kłamstw w temacie najnowszej historii Polski, jak również odnajdziemy plugawe kłamstwa oskarżające o morderstwo naszego bohatera narodowego Łupaszkę. Zobaczcie, to tutaj Tusk broni banderowców, a tutaj oskarża naszego bohatera Łupaszkę. Nie ma słów na to. Jaką potwornością musieli wyróżniać się Ukraińcy, skoro jeden z czołowych ludobójców, Stalin,
zamierzał całkowicie unicestwić tę. Na jego polecenie dokonano obliczeń w logistyce transportowej, ile trzeba by było użyć środków transportu, by wywieźć na roboty i na stracenie kilkanaście milionów Ukraińców. Okazało się, że taka akcja zakorkowałaby rosyjskie koleje na półtora roku i zrezygnowano z tego pomysłu. Duda. To jest trudny temat i dla Ukraińców, i dla Polaków. W pierwszej kolejności Ukraińców. Zaznaczył zarazem, że strona polska powinna dostrzec, że zbrodniarze z UPA dla Ukrainy byli bohaterami. Bo ginali w walce z Sowietami, walcząc o niepodległą, wolną Ukrainę. Wiecie, jak walczył Bandera? W Sachsenhausen. Nie chciał przyjąć konstytucji niemieckiej i posadzili go do Sachsenhausen, ale w warunkach hotelu Bristol. I stamtąd kierował UPA. Morawiecki. Do nasilenia zbrodni na Wołyniu dochodziło w latach 42-44. Kto wtedy panował na tych ziemiach? Znak zapytania. Niemcy. Oni byli panami życia i śmierci Polaków, Ukraińców i Żydów. W armii sowieckiej było, nie pamiętam, 6 czy 7 milionów Ukraińców, a w armii niemieckiej było około 100, w samych wojskach lądowych było 150 tysięcy Żydów. A to moja dygresja. Niemcy, jeszcze raz powtórzę, oni byli panami życia i śmierci Polaków, Ukraińców i Żydów. Niemcy również odpowiadają za zbrodnię wołyńską, ponieważ Polacy nie byli w stanie przez tych ludobójców, banderowców wyrabiać się z kontyngentami, to Niemcy, oczywiście nie wszędzie, wyposażali polską ludność w karabinki jednostrzałowe. Słuchajcie, za czasów okupacji niemieckiej za łuskę można było dostać czapę. Znaczy, dostawało się czapę. A tu Niemcy wyposażali. I tam, gdzie Niemcy wyposażali w karabinki jednostrzałowe Polaków, tam banderowcy nie przychodzili. Zatem, oczywiście, nie pochwalam Niemców. Niemiec potrafił darować życie. Bolszewik rzadko, banderowiec nigdy. Ukraińcy to jest elita, która zastąpi w przyszłości polską elitę intelektualną. Plus minus coś takiego. Plemię, które nie ma ani jednego znanego, wybitnego człowieka, miałoby zastąpić naród, który był najbardziej walecznym narodem na świecie i ma tysiące wybitnych pisarzy, malarzy, ludzi wszelakiej maści sztuki, kompozytorów, różnych artystów, naukowców. Jeżeli podcinasz sobie żyły, to podetnij sobie je tak, żebyś po prostu zszedł wreszcie na połoniny piekła. Mężczyzna, jak popełnia samobójstwo, to nie żyje. Zgłoś się do tej elity banderowskiej. Oni tak znają dokładnie anatomię człowieka, że ci jednym chlastem przetną tętnicę tu albo tu, bo są szkoleni w tym, w swoim tak zwanym wojsku, jak szybko pozbawiać normalnego żołnierza życia. Mucha, chodź tutaj. O, mucha, masz. Dobra? Mucha mówi, że dobra. Polecam musztardkę. Tak. Powiem wam, że najsmaczniejsza w tym momencie. Tak. Tak. Musia, a Musia też poleca. Tak. Sobie posłuchajcie, jedna z najwspanialszych kapel polskich. Ale ilu z was słyszał SBB? Sebek, Skowronek, co? Sekta burdeli banderowskich.